Tak zaczyna się vlogmas i grudzień w Anglii, słuchajcie. Witam Was cieplutko we vlogmasie. Słuchajcie, u mnie nie będzie tak, jakoś wiecie, skaczącego przywitania i nie wiadomo jak wow i super, bo czuję się tragicznie, fatalnie. Przyszły te dni. I po prostu jest dramat. Mało tego, jeszcze te nadgodziny i jeszcze przede mną i tak naprawdę jutro zaczynam tydzień pracy, więc no, ale to opowiem Wam wszystko później już z sypialni, bo marzę o tym, żeby już wrócić, a jedziemy do jednego sklepu tylko, bo muszę koniecznie upolować jedną rzecz, jeśli, o ile w ogóle ona jeszcze w sklepie jest. No, ale mam nadzieję, że tak. Także jak wrócę, to Wam pokażę i mamy już też jedną rzecz taką świąteczną, to też Wam pokażę. Znaczy w sensie, no na święta, no pokażę Wam później i więcej Wam opowiem, tak jak mówię, już z sypialni. This is the first year that we are alone. The kids have all flown out. I've got a thought, dear, been planning on my own. So what would you think about us making a clean getaway? Not coming back till New Year's Day. Wróciliśmy do domu. Ja jestem już w sypialni. Słuchajcie, wyciągnęłam sobie swój koc elektryczny. Jestem po prostu przemarznięta. Jest mi źle, boli mnie i po prostu wszystko jest nie tak. Wszystko jest do kitu, słuchajcie. No, ale to Wam zaraz opowiem. Co chciałam kupić, to nie kupiłam oczywiście. Nie znalazłam, a szukałam takiej świeczki, słuchajcie, z projektorem na sufit. Kinga pokazywała to The Emerald Eyes w swoim filmie i pisała mi, że muszę koniecznie to mieć i muszę koniecznie to kupić, ale byliśmy w Aldim, bo tam chyba to docelowo było. Byliśmy też w Aździe, byliśmy w Humbergensie, nigdzie czegoś takiego nie ma, ale kupiliśmy inny projektor, także projektor u nas w tym roku w domu będzie. Już Wam pokażę i pokażę Wam jeszcze takie dwie rzeczy też świąteczne, które dorwałam w Humbergensie. Jeszcze oprócz świątecznych rzeczy to kupiliśmy takie pudełko, słuchajcie, na folię aluminiową do kuchni. Takie, wiecie, tutaj zamykane, że można łatwo oddzierać i przechowywać w tym plastiku folię. Nie musi ona, wiecie, się turlać po całej szufladzie i nas wkurzać. Także to. A ze świątecznych rzeczy to tak. Pierwsza rzecz to Łukasz tutaj wynalazł. Słuchajcie, to jest jakiś spray, który ma powstrzymywać igły choinki przed osypywaniem się. Wiecie, że choinka ma być dłużej żywa, dłużej się nie osypywać. Zobaczymy, co to jest. My w tym roku będziemy mieć choinkę żywą. Dlatego też właśnie takie coś, no Łukasz zdecydował się wziąć. Tak to wygląda. Tutaj Wam pokażę, nie wiem, czy to się w ogóle fokusuje. Coś takiego. Tutaj możecie sobie zastopować, jeżeli będzie fokus, jak to się używa. No, przedziwna sprawa. Niby, żeby choinka się nie sypała szybko, żeby jak najdłużej igiełki były na miejscu. Zobaczymy, spróbujemy. Druga rzecz, którą tak przez przypadek wynalazłam, też w Humbergensie, to kosztowało 99 pensów i to chyba też. To, słuchajcie, to możecie stworzyć swój własny świąteczny sweterek. I do tego mam tutaj taki właśnie zestaw. Prześmieszna sprawa. Tutaj są takie różne właśnie, jak widzicie, wzory. Merry Christmas, falala, czapka, bałwan, jakieś tam różne takie kuleczki i tak dalej. I to jest właśnie taki zestaw do tworzenia z każdego, słuchajcie, swetra świątecznego, czy też z bluzeczki, na przykład, nie wiem, jak gorąco w domu noszę t-shirt, a nie mam t-shirtu świątecznego, no to sobie zrobię na vlogmas, poczekajcie, na vlogmas świąteczny t-shirt, wszystko. No i wygląda to tak. O, zobaczcie, to są takie chyba filcowe, o, to jest brokatowe nawet, nie wiem, czy to będzie widać, o. No piękne. Tam jakieś kuleczki, wiecie, te choinki, jakiś listek tu wystaje, widzę. Fajna sprawa, a z tyłu mamy po prostu nic innego jak taka, na takiej gąbeczce, wiecie, klej, po prostu, żeby to przykleić. To jest na takim, no na pewno, wiecie, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, to jest takie, widzicie, grube. O, to jest takiej grubości i sobie tutaj kwadracik odrywamy.
przyklejamy do bluzki, a do kwadracika przyklejamy sobie naszą ozdobę. O, i laseczki są, no przeróżne, przeróżne. Także na pewno coś zobaczycie na moich ubraniach z tego. Tak sobie pomyślałam, jak tylko zobaczyłam, że nie mam, mam tylko jeden świąteczny sweter, a przez te wszystkie lockdowny i przez to wszystko na pewno nic więcej nie będę miała, bo ja nie będę latała po sklepach, wiecie, za jakimiś ciuchami teraz w tym momencie, bo tego nie potrzebuję. No, a wiecie, a z każdej bluzy, z każdego sweterka, z każdej bluzeczki mogę sobie zrobić taki sweterek. Także super sprawa. To jest też wielokrotnego użytku, tak mi się wydaje. I słuchajcie, ta rzecz, ten projektor, który kupiliśmy, to jest taki. Wy go na pewno, jeżeli mieszkacie w Anglii, nie wiem, czy one są w Polsce, ale jeżeli mieszkacie w Anglii, to na pewno go nieraz widziałyście, bo one są, mi się wydaje, w B&M-ie też. Myśmy go kupili w Aździe. I słuchajcie, zobaczcie. To jest przecież magia. On się kredzi, słuchajcie. Te, tutaj już trochę nam się wyczerpuje, bo już sobie długo trzymaliśmy, w samochodzie sobie świeciliśmy. On się kręci, słuchajcie, te gwiazdki troszkę drżą, tak jakby. Na ścianie to dobrze widać. No jest mega. On tutaj ma zasięg do 3 metrów. No i jest na 3 grube baterie, na 3 grube baterie. Także super, zaraz Łukasz będzie rozpakuję go, przepraszam, naprawdę się czuję. Rozpakuję go, czemu Łukasz? W sumie ja go rozpakuję i włożę baterię i już sobie go gdzieś zlokalizuję, znaczy gdzieś. Wiem, że zrobię to tutaj w sypialni, bo tutaj właśnie zostanę. Już dzisiaj przez resztę wieczoru Łukasz tam jeszcze robi obiad, a ja zostanę już w sypialni, będę po prostu montować dla Was tego vlogmasa. No, także tak. Dobra, już ogarnęłam, niestety będziecie potrzebować śrubokręt i zobaczcie, jak to wygląda. Na ścianie, na suficie, tam jest łóżko. O! No to jest coś pięknego. Mega, po prostu mega. No oczywiście na kamerze tak nie za dobrze widać, bo ostrości mi nie chce łapać, bo te gwiazdki latają i też jest ciemno, wiecie. Próbuję złapać na jedną gwiazdkę, ona już ucieka. Jeszcze wstanę, wam pokażę tak z daleka. No po prostu to jest szok. Szok, o, zobaczcie. Cały pokój. Dlatego właśnie chyba w sypialni. Nie wiem, jakby to dało radę na salon, bo salon mamy naprawdę bardzo duży, więc mogłoby to nie dać rady, ale... Wow. No, coś pięknego. I słuchajcie, tylko telewizor, film, jakieś lampeczki włączyć i jest po prostu cudownie. No, cudownie. Śliczne to jest. Bardzo się cieszę, że to kupiliśmy, naprawdę. Let's go to Paris for Christmas this year. Let's go to Paris for Christmas. Dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o świąteczną vlogmasowo u mnie. Włączyłam sobie, postawiłam z tyłu, żeby było tak ładnie na ścianie. Strasznie mi się podobają te projektory, naprawdę. Szkoda, że tej świeczki nie było, no ale nic. No i słuchajcie, co chciałam wam powiedzieć, to, że tak jak mówię, no ciężko mi się zaczyna tydzień, on się nawet nie skończył tak naprawdę. Bo słuchajcie, pracowaliśmy 4 dni, potem 5 dzień Łukasz miał nadgodziny, ja miałam 2 dni wolne, potem ja szłam na nadgodziny. Dzisiaj jest jedyny dzień wolny i ja idę na 5 dni, bo mam jeden dzień nadgodzin znowu. O ile nie odwołają, mam nadzieję, że tak. Więc tak to wygląda, słuchajcie, po prostu bite ponad 2 tygodnie, mamy praktycznie bez wolnego, wiecie, jeden dzień wolnego, to co to jest, chcemy się wyspać tak naprawdę. No i potem już w ciągu dnia nic nie zrobimy, bo zaraz jest wieczór i zaraz, wiecie, trzeba się wcześniej kłaść spać, no bo trzeba przecież jutro, wiecie, rano wstawać. No, także tak to wygląda. Chciałam sobie się zasłaniać ręką, trzymając aparat. No, także tak to wygląda, słuchajcie. Kolejna sprawa jest taka, że zepsuł nam się samochód. I to się stało nie wiem, w drugi dzień naszej pracy chyba. Tu wiecie, przed nami nadgodziny, tu coś tam, a on po prostu nie był do jazdy. Coś tam, nie wiem, jakiś płyn wyciekł, coś tam, nie wiem. Ja się nie znam. W każdym razie jeździliśmy, dzięki Bogu się okazało, że słuchajcie, nasz team leader mieszka, jeden z team leaderów mieszka naprzeciwko nas w domu, także dosłownie po drugiej stronie ulicy. Nawet nie widzieliśmy o tym. No, więc myśmy się zabierali z nim, słuchajcie, i ja też z nim jechałam na nadgodziny i po prostu jeździliśmy z nim.
Teraz Łukasz wczoraj coś tam ponaprawiał, coś tam popatrzył, siedział, dubał przy tym aucie chyba z 2 czy 3 ostatnie dni. Chyba 3, bo ja byłam na godzinach, to też z tym autem jeździł do mechanika i tak dalej. No i słuchajcie, jakiś tam płyn jest gdzieś tam podolewany, on cały czas ucieka czy coś, ale da się jeszcze chwilę, wiecie, gdzieś tam pojeździć i dojechać, dopóki go nie weźmie mechanik. Mechanik go teraz nie może wziąć, no bo pracujemy. Plus jeszcze wchodzi weekend za chwilę i to takie wszystko bez sensu, więc dopiero po naszym tygodniu pracy, w pierwszy dzień wolnego pojedzie samochód do mechanika i tam zostanie. Mamy nadzieję, że na jeden dzień, że tego samego dnia nawet odbierzemy, to by było fajnie. No i słuchajcie, i co jeszcze? No i to, i na razie ten tydzień trzymajmy kciuki, że dojedziemy tym samochodem i będziemy nim jeździć do pracy, mam nadzieję. Ale ogólnie wszystko się tak porąbało, jeszcze na początku tamtego tygodnia zepsuł nam się kran, słuchajcie, w wannie, co jest dosyć problematyczne, bo wiecie, że mamy to takie podłączenie, żeby leciała ciepła i zimna woda z jednej słuchawki, to ten taki specjalny sprzęcior i w momencie, kiedy zepsuła się czerwona, nie czerwona, zimna, niebieska woda, zimna, niebieska woda się zepsuła, muszę do łóżka, w momencie, kiedy zepsuła się zimna woda, no to słuchajcie, wiadomo, że leciała nam tylko gorąca z słuchawki prysznicowej, bo nie było dopływu od zimnej i po prostu parzyła i nie dało rady się myć. I jeszcze Łukasz też w ostatni dzień wolnego jeździł gdzieś tam po tych, wiecie, marketach takich, tych budowlano-remontowych szukać baterii, znalazł tą baterię, wymieniał, wannę trzeba było całą rozebrać, słuchajcie, bo ona jest zabudowana, pękło tam w ogóle jedna część, nie wiem, to też trzeba gdzieś naprawić. No po prostu mówię wam, jakiś koszmar. A jeśli chodzi, słuchajcie, o moje vlogmasy, to widzicie tego. Ja następny pojawi się prawdopodobnie za tydzień. Z racji tego, że po prostu, tak jak mówię, ja teraz idę od jutra na 5 dni pracy. Nie byłam w stanie kompletnie nic wam nagrać takiego na zapas wcześniej. Po prostu nie byłam, po prostu byliśmy bez samochodu. Więc bez samochodu, wiecie, jak bez ręki. Dla mnie bez samochodu nie ma vlogmasu tak naprawdę, bo wiecie, ani nie pojedziemy po jakieś ozdoby, ani nic nie załatwimy, ani nic nie kupimy, ani nie wiem, chociażby nie pojedziemy pooglądać czy cokolwiek. No naprawdę nie chcę się po tych 12 godzinach mamy wsiąść jeszcze w autobus pracy i wiecie, wolne wsiąść jeszcze w autobus i jechać gdzieś po to tylko, żeby sobie pozwiedzać czy pooglądać ozdoby, czy żeby coś nagrać, czy coś, no to nie, zdecydowanie nie, musi być samochód. No, a że samochód był niesprawny, no to nie mieliśmy kompletnie jak czegokolwiek załatwić. Mam nadzieję, że już teraz będzie sprawny, mam nadzieję, że ten mechanik szybko go naprawi, tak żeby był już na idealnie. No i wtedy za tydzień już następne wolne będę miała też tylko 3 dni zamiast 4, więc też mi to bardzo komplikuje. Ale to już będzie wolny, słuchajcie, 7, 8, 9, więc prawdopodobnie już się wybierzemy na takie konkretniejsze zakupy, jeśli chodzi o, wiecie, o święta, jeśli chodzi o ozdoby. W tym sensie. Prawdopodobnie już też będę wyciągała ozdoby, jeśli chodzi o choinkę. 7, 8, 9, potem 4 dni jest pracy. No to nie, choinkę dopiero jeszcze następne wolne chyba będzie ubierać, bo my z Łukaszem nie jesteśmy zwolennikami ubierania choinki już 1 grudnia, czy nawet wcześniej, ozdabiania domu już 1 grudnia, czy nawet wcześniej, bo słuchajcie, prawda jest taka, że jak już miesiąc stoi potem ta choinka, to już w tą Wigilię się tą choinką po prostu chce wymiotować. Tym widokiem, tymi światełkami, lampkami, już człowiek chce do normalności jednak wrócić i to się przejada, naprawdę to się przejada. I u mnie też w domu taka była tradycja, że u mnie w zasadzie to w domu była taka naprawdę taka, wiecie, staropolska, mocna tradycja, że choinkę się ubierało, słuchajcie, dopiero dzień przed Wigilią, dzień przed, albo czasami nawet w dzień Wigilii. I to miało wtedy naprawdę swój taki urok, swoją taką magię, czekało się na to, wiecie, potem ta choinka stała do chyba 2 lutego, czy do któregoś tam lutego, do Matki Boskiej Gromnicznej. I to było fajne faktycznie. A my sobie ubierzemy się tak tydzień przed Wigilią, bo potem następne wolne to już pewnie będzie to wigilijne wolne, więc nie będziemy mieli czasu. Bo jeszcze trzeba będzie, wiecie, gotować i tak dalej. A właśnie w ten tydzień przed, no już sobie ładnie tak zrobimy na, wiecie, na po naszemu, na świątecznie. Więc to tak mi się to podoba, że no nie mogę, po prostu nie mogę. Już teraz w każdym filmie będę się z wami stąd żegnać, chyba sobie tutaj będę ustawiała tak na chwilkę. To jest super, bo to jest lekkie, wiecie, to jest przenośne. W każdym chwili mogę sobie to wziąć, przestawić gdzie indziej, ale no po prostu poczułam święta, słuchajcie, poczułam święta, naprawdę. No co, nie mamy normalnego śniegu, no to chociaż taki będę miała.
Dobra, kochani, uciekam. Zadowolona jestem bardzo z tego zestawu. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Polecam Wam serdecznie, jeżeli byście chciały, nie macie pomysłu, albo nie macie tak jak ja czasu, żeby jeździć kupować jakieś świąteczne ciuchy, swetry, albo po prostu szkoda Wam kasy na to, bo to jest wiadomo tylko na chwilę, albo tylko do filmów tak naprawdę, do vlogów. Większość dziewczyn tylko to kupuje. No to taki zestawik na przy ozdobienie jakiegokolwiek swetra, super sprawa. Dobra, kochani, uciekam i teraz będzie tydzień przerwy, słuchajcie, i widzimy się po tym tygodniu. Przepraszam, bo wiem, że miały być filmy co dwa dni, ale po prostu nie dałam rady. Wszystko się, wiecie, powaliło, wszystko się dużo tak rzeczy nazbierało. Te nadgodziny po prostu też nas rozstroiły niemało. No, także nie miałam w ogóle do tego czasu głowy, nie miałabym Wam też co pokazać, bo nic się nie działo, nigdzie nie byliśmy, no bo nie mieliśmy samochodu, także wszystko super. Naprawdę, ale nic nadrobimy. Pięknie, naprawdę. Nadrobimy. Będę Wam pokazywać w przyszłym tygodniu będę Wam pokazywała, już takie pójdziemy, myślę, że w dekorację pełną parą, o ile się nic po drodze znowu nie posypie. A, jeszcze miałam Wam pokazać jedną rzecz, dobra, no to jeszcze idziemy do innego pokoju, pokażę Wam tą jedną rzecz. I to, co Wam chciałam pokazać, jesteśmy aktualnie w suszarni mojej. To Łukasz wczoraj kupił, nawet o tym nie wiedziałam, po prostu po pracy mnie odebrał i mówi, że kupił już stojak pod choinkę, słuchajcie. Stojak pod choinkę, stojak z miarką, wszystko odbija światło, co? Stojak z miarką, wiecie, ile jest wody, tutaj można, nalewa się do środka wody, choinka stoi w wodzie, widzimy, ile wody było, ile jest, ile potrzeba dolać. Wszystko wiemy, wszystko działa, tutaj macie jakieś parametry. Firma to jest Melinera. Gdzie ty to, Łukasz, kupiłeś? Gdzie kupiłeś ten stojak? W Lidlu. Aha, w Lidlu, Łukasz mówi. Ile kosztował? 15. I w Lidlu za 15 taki stojak. Tak? Co, fajnie pod suszarką? Konkretny jest. Tak, właśnie mówię, że konkretny, bo z miarką wodę się wlewa, trzyma tą choinkę w pionie, tak? Tak. No, możecie sobie tutaj, widzicie, regulować, jak, nie wiem, pod kątem ją trzeba postawić, na przykład, bo ma krzywy pień, żeby stała prosto, to... No, to można. Taki system linek metalowy, tak. No. bardzo stabilny. No. Ciężki on bardzo jest, czyli drzewko się nie przewróci. 5 lat. Tak, strasznie ciężki jest, ogromnie. Takie o. No ciężkie, no. Także taki jeszcze stojak, to z takich świątecznych rzeczy już mamy. No, także taki stojak. Stojak już jest, choinka będzie żywa. Jeszcze musimy się właśnie pojeździć po różnych sklepach i marketach, pooglądać te choinki, bo słuchajcie, okazuje się, że strasznie jakoś tak dziwnie jasno, teraz jest znowu chyba za jasno. Okazuje się, że słuchajcie, są takie rozstrzały cenowe, jeśli chodzi o choinki, że to jest jakiś kosmos. W jednym sklepie choinka kosztuje taka do 1,70 m, co jest mała, chciałam większą, no ale do 1,70 m kosztuje 20 funtów. My dzisiaj widzieliśmy po 9,90 dokładnie taką samą choinkę żywą. Są i po 12, i po 15, i wiecie, no przeróżne ceny. Także trzeba się rozejrzeć, żeby po prostu nie przepłacać, bo po co, bo bez sensu. No, więc tak, dobra. Żegnam się z Wami cieplutko. Mam nadzieję, że miło spędzicie ten grudzień. Mam nadzieję, że będziecie na mnie czekać na kolejnego vlogmasa. Wiecie, nigdy nie wiadomo, być może nas puszczą do domu, bo też niby nadgodziny, ale roboty tak naprawdę nie ma, więc może nas któryś dzień puszczą do domu wcześniej, to wtedy szybko skorzystam z okazji i Wam nagram. Dziś pojedziemy, kamerę będę wozić może ze sobą i po prostu, żeby być gotowa w każdej chwili coś, wiecie, się do Was odezwać. No, także tak, na koniec zgasimy sobie jeszcze światełko. Czekajcie. O. Pięknie. No to jest cudo. Cudownie, po prostu jak leżę, o, to widzę tak. To widzę po prostu tak. Zobaczcie, i tu ściana, i sufit. Ślicznie. Pa!